Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy zrobić sobie taki nagłówek, który pływa nam, a jak przejdziemy sobie trochę niżej, to on się zmienia. Na przykład robi się bardziej przezroczysty, albo po prostu robi się przezroczysty, albo dodajemy mu jakieś specjalne tło, jakiś kolor tego tła. Jak coś takiego zrobić? Przygotujmy sobie na początku stronę. Ustawmy, żeby ta nasza strona, jej layout był typu kolumn. Następnie dodam sobie jakieś zdjęcie z mojego komputera, więc dodaję sobie image, ładuję zdjęcie, mam tutaj jakiś taki widoczek. Ustawimy sobie teraz layout tego zdjęcia, żeby było na pełną szerokość naszego ekranu, wysokość tak samo, ale żeby było zachowane proporcje tego naszego zdjęcia, więc powinno być w miarę ładnie. Zróbmy preview, zobaczmy jak to wygląda. Wyłączę też tutaj od razu tryb debug. OK, więc tak wygląda nasza strona. I tutaj na górze dodamy sobie po prostu różne przyciski, różne elementy w naszym headerze i sprawimy, że ten header, jak będziemy przesuwali sobie stronę niżej, będzie nam się też przesuwał. Do tego skorzystamy z Floating Group. Wstawię tutaj jej container layout na row. Pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności oraz wysokość od np. 80 pikseli. I tutaj wygląd mamy ustawiony top, więc jest podpięty do góry ten nasz Floating Group. Oraz Z-indeks jest ustawiony, żeby był nad naszymi elementami. Więc dzięki temu ten nasz element jest na samej górze. Ten header zacznie pływa, przechodzi razem ze zdjęciem, jest nad tym właśnie zdjęciem. Do tego headera możemy dodać sobie jakieś przyciski. 1, 2, 3, 4, ile tam sobie chcemy, ile nam jest potrzeba. Możemy dodać ikonki, teksty itd., itd. I teraz chcielibyśmy, żeby na przykład ten nasz header ładnie tak to zrobimy, że będzie ładnie wyglądał sobie bez żadnego tła, więc usuwam sobie tutaj styl, włączam background style na none. Zobaczcie, normalnie ten header będzie wyglądał tak, że na górze mamy sobie przyciski, bo powiedzmy to nasze zdjęcie ma tu ładne tło, takie spójne itd. Ale jak przejeżdżamy tu niżej, to już troszeczkę one się słabiej odcinają, szczególnie w tym miejscu. Więc chcielibyśmy, że jak przejdziemy niżej, żeby tu jednak dodało nam ten białe tło, ale takie nie do końca pełne, tylko troszeczkę przezroczyste. Jak coś takiego zrobić? Bierzemy to nasze floating group, zaznaczamy jeszcze raz, mamy tutaj floating group i wybieramy sobie warunki. Jeżeli nasz scrolling position, czyli sobie troszeczkę przeskrolowaliśmy naszą stronę, jest na przykład większy od 100 pikseli, wtedy ustawimy sobie background style na flat, czyli będziemy mieli konkretny kolor tutaj w tle i kolor wybierzemy sobie, możemy wybrać biały, jest biały. I następnie tutaj, żeby był troszeczkę przezroczysty, możemy wybrać sobie na przykład 70%. Wtedy on nie będzie w pełni przezroczysty. Jak teraz sobie zrobimy, odśwież, to zobaczcie, przejeżdżamy, jest normalnie tutaj przezroczyste, a jesteśmy troszeczkę niżej, zrobiło nam się już jakieś tło, które widać, że troszeczkę jest przezroczyste, bo widać nam tu drzewa, ale jednocześnie się nam odcinają te wszystkie przyciski. I żeby jeszcze troszeczkę poprawić wygląd tego wszystkiego, możemy w tej naszej floating group ustawić, że będziemy mieli background style, on będzie się włączył z jakimś opóźnieniem. On będzie przez jakiś czas się włączał, na przykład przez 1,5 sekundy w stylu is, to co tutaj jest wybrane. Więc zobaczcie, jak teraz sobie odświeżamy, to normalnie przechodzimy niżej, to on tak nie wpada od razu, nie staje się nagle biały i tam troszeczkę przezroczysty, tylko robi to tak lekko, tak powolutku. Coraz bielszy, coraz bielszy, aż w końcu wraca do swojej pozycji końcowej, czyli na 70% przezroczystości. Więc tym sposobem możemy zrobić sobie właśnie taki półprzezroczysty header, który normalnie na dzień dobry na samej górze wygląda inaczej, ale jak jesteśmy gdzieś niżej już, bo tam się zmieniło nam jakieś tło i tak dalej, to wtedy ten nasz header się zmienia i zmienia się jego wygląd. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!